but I'm fine. We've inherited a house in Maine. Even has a name. Chapelway. What do you think? Father, are we safe here? Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Radia SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski. Niestety u mnie rozpadało się i mówię z samochodu, a to nie sprzyja nagrywaniu, więc mam nadzieję, że nie będzie tego jakoś mocno słychać. Ja niestety słyszę to bardzo mocno. A ze mną jest duża grupa rozmówców. Po pierwsze Sebastian Kubańczyk, czyli Burial, kingowiec.pl. Witam Cię bardzo serdecznie. Cześć. Cześć, witam Was serdecznie. Marek Wyszyński, czyli Rychu. Witam Ciebie, cześć. Witam wszystkich słuchaczy, cześć panowie. Oraz Michał Rakowicz, czyli Jerry. Ciebie również witam, cześć. Czołem panowie, witam wszystkich po drugiej stronie głośników. No jakiś czar chyba rzuciłem, bo właśnie przestało padać. Dzisiaj natomiast mamy wyjątkowe wydarzenie, ponieważ kilka dni temu premierę miał kolejny nowy serial na podstawie opowiadania Stephena Kinga, czyli Chapelway. Do internetu wyciekły trzy odcinki, zakładając oczywiście, że oglądacie to nielegalnie. Natomiast my obejrzeliśmy tak, jak serial jest emitowany, czyli jeden odcinek, pierwszy, pod tytułem Blood Calls Blood. I dzisiaj porozmawiamy o naszych pierwszych wrażeniach z tego odcinka. Tak jak powiedziałem, jest to na podstawie opowiadania Stephena Kinga i opowiadanie nosi tytuł Dola Jeruzalem, czyli mamy zmieniony tytuł. Czy wszyscy czytali i sobie przypominali na przykład i jakie są wasze wrażenia? Lubicie to opowiadanie czy nie? Ja nie przypominałem, chociaż rozważałem, czy tego nie zrobić, to uznałem, że chyba zrobię to dopiero po seansie całego serialu, żeby zobaczyć tak post factum, co tutaj zostało dodane, co zostało zmienione, ale ogólnie to opowiadanie bardzo lubię i czytałem je chyba trzykrotnie, z tego co pamiętam, bo tyle razy czytałem Nocną Zmianę. Za każdym razem mi się podobało, chociaż pomimo tego, że ono jest głównie kojarzone z miasteczkiem Salem przez jakieś tam połączenia, to dla mnie to zawsze był tekst jakiś taki lovecraftowski bardziej i tak jakoś mi się ten tekst w głowie utrwalił i tak go też mam. No i tyle. Bardzo lubię. Ucieszyłem się, jak tylko usłyszałem, że będzie ten tekst ekranizowany, no bo wydaje mi się, że to przy dobrym pomyśle to może być fajny serial. A jak wyjdzie, to się przekonamy za czas jakiś. A ja się przyznam, że nie czytałem i będę tutaj miał trochę inną perspektywę niż wy. I bardzo dobrze. Znaczy nie dobrze, że nie czytałeś, ale fajnie, że inna perspektywa. Tak naprawdę to ja w ogóle nie czytałem Nocnej Zmiany. To jest jedna z tych książek, która stoi u mnie na półce od dawna i wywołuje wyrzuty sumienia. I ja tak naprawdę biorę się za jakieś teksty z Nocnej Zmiany, tylko jeśli przychodzi nam do omawiania jakiejkolwiek ekranizacji. I tak naprawdę to ja jestem w trakcie lektury. Mam za sobą mniej więcej, nie wiem, połowę może opowiadania, także jeszcze sporo tam niewiadomych przede mną. Ja czytałem wielokrotnie, czy to właśnie w Nocnej Zmianie, czy też w tym przy okazji tego rozszerzonego wydania Miasteczka Salem, bo tam też jest to opowiadanie dołączone. Ale sobie teraz nie przypominałem. Myślałem o tym, żeby tego nie zrobić, ale doszedłem właśnie też do takiego samego wniosku, że jednak nie chcę, żeby mi to za bardzo rzutowało na sam odbiór serialu, ponieważ opowiadanie też bardzo lubię i też właśnie tak w połowie lat 90. właśnie jak ten zbiór opowiadań pierwszy w Polsce, pierwszy raz wyszedł i to czytałem, to właśnie też pierwsze skojarzenie było właśnie takie lovecraftowskie, bo ono też jest specyficzne w swojej formie. Tak. Także to się od razu rzuca tutaj. To jest jeszcze opowiadanie z lat 70., kiedy King pisał do tych magazynów dla starszych, dla panów. Nie takich starszych. No tak. Nie starszych, no to ugryzłem się w język. Tak, no ale uważam, że jeżeli chodzi o sam serial,
to chciałbym, żeby mi się podobał. Tak, bardzo bym chciał, żeby mi się podobał, bo jest na to jakaś nadzieja po tym pierwszym odcinku, no ale to zobaczymy. No mnie to opowiadanie się jeszcze kojarzy dość mocno z Drakulą przez swoją formę, którego sobie akurat zacząłem ostatnio przypominać. Także no to zdecydowanie no tak, na plus. Bo to w postaci listów bardziej, tak? Mm-hmm. Listów i dzienników, no. Bo to opowiadanie jest bardziej lovecraftowskie. Ono nawet było wydane w jakiejś antologii o Cthulhu bodajże. Bo ja pamiętam, że jak ja to pierwszy raz czytałem, to gdyby ktoś mi tam oficjalnie gdzieś nie powiedział, że to jest to samo miasteczko, to tam bym to olał, nie? Bo to tak naprawdę tylko nazwą miasta się łączy. Akcja rozgrywa się 200 lat w no nie 200, 150 lat wcześniej, czy tam ponad 100. I to jest zupełnie inna bajka, nie? Tutaj nie mamy wampirów. Już z tych trailerków kolejnych serialu wiemy, że w serialu te wampiry chyba będą. Więc będzie może trochę większe nawiązanie do miasteczka Salem, ale w samym opowiadaniu tych wampirów nie ma. I w sumie cieszy mnie, bo z różnych perspektyw na to patrzymy, bo ja akurat powtórzyłem sobie to opowiadanie. Zostawiłem to na ostatnią chwilę, nie lubię tego robić. Zwykle staram się teksty gdzieś tam powtarzać trochę wcześniej, żeby one wtedy ostygły, zakurzyły się i żebym ja tak podszedł do serialu trochę bardziej na luzie, ale w tym przypadku, no kurczę, mamy 10-odcinkowy serial na podstawie bardzo krótkiego opowiadania. Zakładałem, że to będzie tak mocno rozszerzone, że to mi nie popsuje jakoś zabawy i w zasadzie w dzień premiery serialu czytałem opowiadanie, także ja jestem na świeżo, bardzo je lubię, bardzo mi się podoba i też liczę na fajny serial. To tyle słowem wstępu. Natomiast sam serial, po pierwsze, panowie, którzy go robią, to są Jason i Peter Filardi. Ten pierwszy, Jason, to ja go w zasadzie w ogóle nie znam. Natomiast Peter Filardi, jego brat, on jest scenarzystą, ale nie ma zbyt wielu tych scenariuszy na koncie. Oni zresztą tutaj też scenariusz pisali do tego serialu. Ale Peter Filardi napisał chociażby jeden z moich ulubionych filmów Schumachera, Linia życia. Przynajmniej kiedyś uwielbiałem ten film z Kevinem Baconem. Z Kieferem Sutherlandem, z Julią Roberts, ale zrobił też dwa Kingi i tutaj już tak różowo nie było. To był Drogowy wirus zmierza na północ w Marzeniach i koszmarach i Nowe miasteczko Salem, czyli ten miniserial z XXI wieku, który ja nie jestem nim zachwycony, nigdy nie byłem i chyba nigdy nie będę. Także zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mam to, że ten człowiek zrobił ten film, a tutaj jednak no, mamy jakiś tam prequel, powiedzmy, miasteczka Salem. Ale to wszystko, co o twórcach mogę powiedzieć w przypadku tego pierwszego odcinka. Natomiast jak już jesteśmy przy nazwiskach, to można się zatrzymać przy aktorach, przy czym tu też wiele do powiedzenia nie ma. W roli głównej Adrien Brody, czyli duże nazwisko, gra kapitana Charlesa Boona. Mamy postać, której nie było w opowiadaniu. To jest Rebecca Morgan, czyli taka wykształcona kobieta, która pisze artykuł i zatrudnia się jako nauczycielka dzieci głównego bohatera, bo właśnie tutaj mamy trójkę dzieci, których nie było w opowiadaniu. To jest rzecz dodana. Trójkę młodszych dzieci, które przeżywają cały czas śmierć żony Charlesa, która umarła na morzu. Tego też nie było w opowiadaniu. W opowiadaniu Charles był z takim asystentem, Calvinem McCannem, którego z kolei nie ma w serialu. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe postaci z serialu, to one to są postacie z opowiadań. Ich tutaj jest trochę więcej, bo tutaj pojawia się Wielebny, którego chyba nie było, jakieś takie mniej istotni bohaterowie, ale dwójka taka wybijająca się, która jest podana z nazwisk, to jest Daniel Thompson i tutaj on pracuje w Tartaku. No w opowiadaniu był trochę mniejszą rolę miał. On miał dostarczyć drewno po prostu do Chapel Waite, do posiadłości, w której przebywa Charles i jest pani Cloris, która też była w opowiadaniu. Też wydaje mi się, że trochę mniejszą funkcję pełniła. Ona tam była, żeby przyjść czasami coś posprzątać. Tutaj w tej roli pani sędzina Harris, która wystąpiła w Bastionie, bohaterka Bastionu serialu. I to w zasadzie wszystko. Tak naprawdę można tylko powiedzieć, czy jesteśmy zadowoleni z obsadzenia Adriana Brody'ego, bo reszta to są raczej no-name'y. No po tym pierwszym odcinku to ja wam powiem, że jestem na razie jego rolą bardzo pozytywnie zaskoczony, bo to był dla mnie duży czynnik ryzyka.
Ja nigdy nie zrozumiem chyba fenomenu Adriana Brody'ego, który gdzieś tam w latach 2000 zaliczył naprawdę no, potężny taki hollywoodzki run, gdzie był obsadzany hurtowo w bardzo różnych filmach, różnego rodzaju właśnie kinie akcji, horrorach, science fiction, ale też w poważniejszych filmach. I ja nie przepadam, najdelikatniej rzecz ujmując, za tym aktorem. Tak po prawdzie to wydaje mi się, że poza tą jego oscarową zresztą rolą w Pianiście, to on mnie chyba nigdzie do siebie nie przekonał i no, miałem bardzo duże obawy, jak zobaczyłem, że akurat on tutaj będzie odgrywał główną rolę. No i zostałem pozytywnie zaskoczony, bo oczywiście scenariusz mu tutaj pomaga bardzo mocno, bo tak naprawdę on gra taką trochę milczącą postać, która z jednej strony jest trochę, czy musi pokazać trochę takiej stanowczości i twardości, hardości. Z drugiej strony ten taki jego smutny wzrok spaniela i ta twarz taka poorana trudami życia też się nieźle sprawdza, no bo mamy cały ten wątek właśnie zmarłej żony, tej nowej tajemniczej posiadłości, jakiejś historii z przeszłości jego rodziny. I no póki co, no naprawdę właśnie to, jak ten scenariusz mu pomaga, tej jego aparycji i stylu aktorskiemu, no to na razie działa na korzyść tej postaci, tej kreacji i temu serialowi, no bo wydaje mi się, że Brody jako Charles Boone póki co po tym pierwszym odcinku no jest strzałem w dziesiątkę, dla mnie przynajmniej, bo gra na wszystkich nutach bardzo dobrze. A mnie się właśnie Brody kojarzył właśnie głównie z tego typu rolami. Nawet nie przypomnę sobie w tym momencie żadnego konkretnego filmu, o którym mógłbym powiedzieć. Ja jakby absolutnie nie lubiłem tych jego, nazwijmy to, akcyjniaków. Więc ja mniej więcej tak sobie wyobrażałem Brody'ego w tej roli i dla mnie to gra jak najbardziej. Uważam, że to jest bardzo trafny wybór. Jeszcze mam małą uwagę do tej pisarki, tak, Rebeki, bo właśnie pisarki czy autorki jakiegoś tam artykułu, mam wrażenie, że to jest, mimo tego, że nie ma tej postaci w opowiadaniu, to jest taki mocno kingowy motyw, może ukłon w stronę Kinga, może ja sobie tylko dopowiadam, no bo to jest jednak pisarka, a to jest taki motyw, no który Kinga wiemy, że pojawia się nader często, więc zastanawiam się, czy jak ona zostanie wykorzystana w tej historii. No w opowiadaniu był ten Calvin właśnie, którego dziennik też śledziliśmy. No tak, ten taki koślawo trochę pisany. Tam nie było zbyt wiele wzmianek z tego dziennika. Dziennik w porównaniu z tym, jak Charles go prowadzi. I to był facet, który powiedzmy patrzał takim, jak to się nazywa, chłodnym spojrzeniem na to wszystko, bo Charles Boone z kolei w opowiadaniu był po chorobie, więc on, to wszystko mogło być jego zwidami równie dobrze, mogło być znów nasilenie choroby i jakieś tam właśnie problemy umysłowe i Calvin jakoś tam z boku na to patrzył. To tutaj jest z kolei Rebeka, która no nie jest tak oddana raczej, nie będzie tak oddana jak Calvin i te jej zapiski nie będą przychylne raczej aż tak. No ja się zastanawiam, czy to nie będzie taki trochę lovecraftowski typ bohatera czy postaci, który wiecie, będzie wchodził po tych coraz niższych kręgach tego piekła przysłowiowego, które nam tutaj pewnie twórcy no, będą prezentować i się zastanawiam, czy to właśnie w takim kierunku nie zostanie wykorzystane, że po prostu ona będzie się musiała dużo bardziej zmierzyć z tym wszystkim niż Charles Boone, który no, z racji chociażby na tę swoją przeszłość, no to widać, że on jednak tutaj jest kreowany na postać, która coś już tam wie. I mimo wszystko to ona będzie tym takim zewnętrznym spojrzeniem i to ona będzie potencjalnie, czy ja widzę ją jako taką postać, która potencjalnie może tutaj nam popadać w szaleństwo w starciu z tymi tajemnicami rodu Boone'ów i Chapel White. No to może być ciekawe. Ja zacznę od tego, że też za Brody mnie nie przepadam, ale uważam, że tutaj do tej roli czy to bierzemy pod uwagę ten serial i to, jak ten scenariusz mu pomaga, czy nawet jakby to była wierna adaptacja, jakieś tam jednoodcinkowa, czy coś takiego, takim w jakiejś antologii,
to uważam, że on pasuje po prostu do tej postaci. I nawet jak teraz bym czytał to opowiadanie, to myślę, że Buna bym mógł sobie nawet wyobrażać właśnie z tą twarzą wspaniale, jak to mm-hmm. powiedziałeś. Właśnie on pasuje do tych czasów i do tego mm-hmm. takiego tak. człowieka z takimi przejściami. A jeżeli chodzi tutaj o tą relację właśnie z Rebeką i Boonem, to ja właśnie mam wątpliwości, czy to w ten sposób będzie poprowadzone, dlatego że no, on uciekł od tego swojego dziedzictwa, tego dziedzictwa swojego rodu, zasugerowane zostało jeszcze w dzieciństwie, czyli jak tam miał kilka lat, matka powiedziała, że musi odejść i to on teraz dopiero wraca, a z kolei ona mieszka, pochodzi, wychowywała się w miasteczku, które z Boonami, z tą inną częścią drzewa genealogicznego Boonów, jest skojarzona od bardzo dawna. Ona nie zna tych wszystkich zawiłości, dlatego że przez jakiś czas studiowała poza tym miasteczkiem w wielkim mieście i wróciła teraz, mieszka razem z matką. I dlatego pewnych rzeczy nie wie. Tutaj to widać właśnie dokładnie w tym, jak ona kieruje właśnie całą rodzinę, żeby poszli do kościoła, a oni zostają tam tak przez tego duchownego tak potraktowani, że zostają wygonieni. W sumie nawet nie dlatego chyba do końca ze względu na rasę dzieci, tak? Bo tutaj nie powiedziałeś, tak? Bo to jest dość istotne, myślę, mhm. że żona Boona była, bo to, tak? Ona była z Japonką? Dobrze, co mi się wydaje, że Indianką, że to raczej ona miała jakieś takie indiańskie, inuickie korzenie. Tak? Znaczy, ja tak no trochę dobrze, no bo może to podejrzewam po tym typie urody, mogę wyjść na jakiegoś, wiesz, troglodytę, no ale, to ale jakiś, mi się wydaje, że to będzie skręcone. Może to jakieś orientalne, może natywne, amerykańsko-natywne, tak? I tutaj ci mieszkańcy tego miasteczka tak odnoszą się z takim no, podtekstem rasistowskim, co no, też się wpisuje w tą modę, jak wątki są budowane aktualnie w serialach, ale ta reakcja tego, nie wiem, czy to był pastor, czy to tego duchownego z tego kościoła, do którego chcieli odbić, to oni po prostu nie lubią tej rodziny, tak? Po prostu uważają, że cała ta rodzina, czyli ten kuzyn, po którym kapitan Charles Boone odziedziczył te Chapel Wade, że po prostu jest przeklęta i jest przyczyną tych wszystkich nieszczęść, chorób i tak dalej w całym tym mieście. Także tutaj tkwi ten problem, jest jakaś ta tajemnica, która jest w tym miasteczku, a właśnie Rebeka pochodzi z tego miasteczka, a on tutaj dopiero przyjechał. I on nie wie, on ma tylko tam jakąś skazę po tych wspomnieniach z ojca, z czasu, kiedy miał tam, nie wiem, z 10 lat może, tak? No na razie ta cała historia rodziny tu jest jeszcze nieodkryta. Wiemy, że oni są bardzo niemile widziani przez mieszkańców miasteczka, że właśnie są traktowani jak przeklęci, ale nie wiemy kompletnie, co się wydarzyło. Ta scena otwierająca z roku 1817, ona też jest dodana. Tego nie było w opowiadaniu, bo w opowiadaniu Charles pierwszy raz przyjechał do Preacher's Corner, gdy jego kuzyn Steven umarł, no, gdy odziedziczył Chapel Wade, tą posiadłość. Tutaj wiemy, że on wychował się w Chapel Wade, wychował się w tym miasteczku Preacher's Corner i tylko od niego uciekł, bo wiemy z pierwszej sceny, że doszło tam do różnych tragedii. Jego ojciec już od początku mówi o gliście, mówi właśnie ten tytuł tego odcinka, że krew woła krew, ale nie wiemy kompletnie, o co chodzi, nie? I w momencie, gdy przyjeżdża Charles, to tylko wiemy, że ze śmiercią Stevena niekoniecznie było tak różowo, jak on to przedstawiał, że tam kryje się za tym jakaś mroczna tajemnica i pani Cloris reaguje w pewnym momencie, że ma jakiś znak omen, to takie było w sumie trochę tanie, ale w opowiadaniu ona też wszędzie widziała różne znaki omeny, że dojdzie do tragedii. No i mieszkańcy bardzo fajnie właśnie reagują i te podteksty rasistowskie i to, że coś jest nie tak, ale pierwszy odcinek to jest jedna wielka tajemnica. To się będzie pewnie odsłaniać w ciągu całego serialu i to w sumie fajnie jest na razie rozpisane, bo chwyta, ale kompletnie nic jeszcze nie wiemy, co tam zaszło w przeszłości w miasteczku. I tak samo sama Dola Jeruzalem, tytułowa Dola Jeruzalem, jeśli chodzi o opowiadanie, jest tylko rzucona na razie w jednym zdaniu. To miasteczko się jeszcze nie pojawia, nie? Mhm. Ja bym chciał tylko jedną rzecz, bo ty powiedziałeś, że on się wychował w Chapel Wade.
Ja mam wrażenie, że jednak nie, że on się nie wychował w Chapel Hill. On tam nawet mówi, że ten Steven razem ze swoim ojcem kiedyś ich odwiedzili w pewnym momencie. Tak, tak, że on chyba... To jest podkreślone też w serialu, tak samo jak w opowiadaniu, że on pochodzi z Massachusetts. Ale to gdzieś, nie jest tak? ten dom. Ale to nie jest ten dom chyba, wiesz? To chyba nie... W sumie na początku jest plansza po prostu Massachusetts, tak. Nie jest nazwa miasta. Tak, no. Nie. To ja też tak to odebrałem, że to nie jest ta posiadłość, że to oni gdzieś tam indziej funkcjonowali, natomiast... Mnie te słowa matki, nie? Zmyliły, gdy ona mówi uciekaj stąd i nigdy tu nie wracaj, a potem widzimy właśnie jego powrót, nie? Także założyłem, że to gdzieś tam się akcja rozgrywa. No ale okej, dobra, rozumiem. No ale miał kontakt z rodziną, dość konkretny i z klątwą jakąś rodzinną, dziwną. Mm-hmm. Ale wspomniałeś o tej Doli Jeruzalem jako nazwie miejscowości. Tak przechodząc trochę do fabuły, to wam powiem, że dla mnie to jest chyba największy plus tego odcinka, czyli właśnie konstrukcja i sposób wprowadzania poszczególnych informacji. Taki dosyć nieśpieszny, ale z taką dbałością, że tak powiem, żeby te poszczególne elementy były dobrze wprowadzone i łapały widzów na haczyk. Bo tutaj tych tajemnic mamy bardzo dużo. Nic nie jest w zasadzie nam na ten moment wyjaśnione, tylko tak naprawdę no, widzimy przeszłość Boona, widzimy czy słyszymy o jakichś tajemnicach tej drugiej części rodziny, mamy ten wątek szczurów w ścianie, mamy wątek piwnicy, mamy wątek właśnie tej miejscowości, na którą tak wszyscy źle reagują i tak dalej, i tak dalej. I to mi się naprawdę bardzo podoba, bo zastanawiałem się też, jak oni do tego podejdą, no bo mamy serial i z jednej strony no to należało tego oczekiwać, że to tak będzie wprowadzane, żeby to rozbić jakby na cały sezon, natomiast ja się troszeczkę obawiałem, że my tutaj za szybko już wiecie, dostaniemy na klatę pewne rzeczy, no bo jednak no też piloty rządzą się swoimi prawami i czasem no musi być jakieś takie topnięcie, żeby nie wiem, ludzi przytrzymać przy ekranach telewizorów czy tam streamingu, a tutaj wydaje mi się, że się zdecydowali na dosyć nieśpieszne tempo i na razie wydaje mi się, że to działa. Przynajmniej no, na mnie podziałało. A jak na was? Podobało wam się właśnie to pod tym kątem? I tak i nie. Wiesz co, no tak, bo no co, muszą po prostu rozciągnąć, jakby nie było, dość krótki tekst na 8 odcinków. Więc no, taki wysiłek musieli ponieść i nie jest na to... Na 10 nawet chyba. 10? Kurczę, byłem przekonany, że 8, także sorry. Muszę go rozciągnąć na tą produkcję telewizyjną i no to jest zabieg, którego się należało spodziewać jak najbardziej, tak jak powiedziałeś. I to mówię, no to jakby nie jest dla mnie nic zaskakującego, nic niesamowitego, natomiast widać, że to jest zrobione dość sprawnie. Przynajmniej póki co, no bo w samym opowiadaniu to po kilkunastu stronach już mamy i wizytę w Salem i poznajemy tożsamość tych szczurów w ścianie, więc mówię, no tam to jednak przebiega dość szybko, a podejrzewam, że tutaj w Doli Jeruzalem, tutaj sama to Dola Jeruzalem to jest przynajmniej materiał na jeden odcinek albo i więcej. Mhm. Także myślę, że no... Mają niełatwe zadanie, jednak z tak krótkiego tekstu zbudować coś większego, przez co dodają wątki, których tam nie było oczywiście, ale póki co uważam, że to jest zrobione całkiem sprawnie i zdecydowanie sprawia, że chce się to oglądać dalej. Ja ten serial oglądałem z żoną, która ani za Kingiem, czy może inaczej, ja nie przepada ani za Kingiem, ani za horrorami jakoś mocno, ale powiedzmy te klimaty jakichś opuszczonych, nawiedzonych, odnalezionych domów, powrotów i tak dalej ją w jakiś sposób kręcą, więc ją ten serial też przez to, w jaki sposób został przedstawiony, chwycił. Tak, no ja też uważam, że jest serial prowadzony no, prawidłowo, no tego się można było spodziewać, tak jak mówicie, no tutaj oni muszą tą główną fabułę po prostu jakoś tam rozciągnąć. To, że będą dodawali sporo nowych wątków, no to też było raczej oczywiste, no bo no, tak trzeba zrobić i jak na razie to robią. Jest kilka naprawdę fajnych scen, na przykład ta pani Cloris, ta opiekunka tego domu za czasów poprzednich właścicieli, jest moim zdaniem bardzo fajnie pokazana, że no, ona swoją misję skończyła wraz z wyginięciem tamtej gałęzi rodu i ona już tak naprawdę z tym domem
nie chce mieć nic wspólnego, chyba wie coś więcej niż tak naprawdę mówi. To widać, że ona mówi tyle, ile Boone w danym momencie ona uważa, że powinien wiedzieć. Bo ona najpierw mówi, że ten kuzyn umarł, dopiero później mówi, że dopiero później się wydaje, że on popełnił samobójstwo, no i tak pewnie będzie ta wiedza z tego wnętrza, no tak, z tego będzie kręgu. Odkrywał, będzie tak, z nią będzie coraz więcej. I ona wtedy, o kurczę, nie chciałem ci o tym mówić, ale... Tak, tak, będzie obierał tą cebulkę po prostu, dochodził do środka, tak warstwa po warstwie i my będziemy to odkrywali razem z nim. Tutaj, jeżeli chodzi o dole Jeruzalem, to te, o Salem, tak, o Jeruzalem, to też, to, no rzeczywiście jest to fajnie, że to jest tak na razie, że to jest tak rozplanowane zapewne, że to będzie stopniowo wszystko powiedziane, bo tam jest wspomniane, że po prostu tam jakieś interesy z Jeruzalem były, bo ten tartak Bunów miał tam dostarczać jakieś ładunki drewna, za które nikt nie zapłacił. Więc to pewnie on pojedzie tam po prostu wyjaśniać te sprawy. I fajnie jest to, że to jest tak tylko zasygnalizowane, a serial się nazywa Chapel Wait, a nie właśnie Dola Jeruzalem i tak dalej, więc zobaczymy po prostu w jakim kierunku, jak skala tej tajemnicy, jaka też będzie, bo czy ona będzie dotyczyła też właśnie tylko samej rodziny, czy całego miasteczka, no zobaczymy. A tutaj wspominałeś o tym wątku wampirów. No ja bym jednak chciał, żeby tych wampirów nie było. Znaczy to niekoniecznie są wampiry, nie? Bo no tak, tak. Jest jakiś potwór, znaczy się tam w opowiadaniu tam też się pojawiały, w samym opowiadaniu Dola Jeruzalem tam też się pojawiało coś w stylu tak Nosferatu, tak? Tam z tego co pamiętam tam padało... Tak, tam pada nazwa Nosferatu w którymś momencie wprost. No właśnie, więc to też, ale to jest prequel do miasteczka Salem, a przecież w miasteczku Salem nie było... Przed miasteczkiem Salem wampirów, no. Przed Barlowem, no. Tak, przed Barlowem, który tam przybył, tak? Więc to taka by była trochę, to by mi się nie podobało. A ja wam powiem, że mnie się ten zabieg Też mam nadzieję, że panią że tu nie Cloris średnio podoba. Trochę nie lubię takiej stopniowanej ekspozycji w produkcjach i wkurza mnie to za każdym razem, że w zasadzie nie wiem, połowy problemów, nie wiem, śmierci i tak dalej, można było uniknąć, gdyby dwójka bohaterów usiadła i pogadała po prostu przez, nie wiem, 15 minut i jakby, gdyby wyjaśniła. Wiadomo, że wtedy już nie byłoby tego motoru napędowego dla fabuły, ale mówię, to jest zabieg, który mnie i tak cały czas denerwuje, bo on jest dość prosty i głupi, ale wiadomo, że te produkcje się rządzą takimi prawami. I tu się za dużo niestety nie wyczaruje. Znaczy tu wydaje mi się, że to też ta kwestia tej bohaterki akurat, to mogą być konotacje też, które mi wskazują na takie, wiesz, taki romans gotycki, w który tutaj też wyraźnie, wydaje mi się, twórcy celują, no bo tam też czasami mamy właśnie jakąś taką postać z tła jakiegoś właśnie, nie wiem, służącego lokaja, czy kogoś, który gdzieś tam jest właśnie w tle i funkcjonuje na być może właśnie podobnych zasadach, czyli właśnie coś tam dopiero zdradzająca, czy biorąca udział w tych wydarzeniach. Natomiast jeżeli chodzi o te wampiry, to no mamy jedną scenę, która już sugeruje, że coś może być na rzeczy. Przy czym akurat, tak jak się zgadzam, że tych wampirów to im mniej, tym lepiej pewnie, to akurat ta scena podobała mi się. I też uważam, że to jest fajnie tutaj wprowadzone, że mamy jedną tego rodzaju sekwencję, która dodaje jakby kolejną warstwę tej tajemnicy do tego serialu. No, także pod tym kątem to mi się podobało póki co. No, po pierwsze znów powiedziałeś 10 razy właśnie, to tak na przyszłość. No przepraszam. Żebyś zwracał uwagę. A ja wam powiem, że tak, po pierwsze też jestem za tym, żeby tych wampirów tutaj nie było. Bardzo mi się podoba, że ten serial nazywa się Chapel Wait, bo uważam, że ten tytuł Dola Jeruzalem jest mylący i niepotrzebnie nasuwający skojarzenia z Salem, a to jest zupełnie inna historia, tak jak wszyscy powiedzieliśmy. I kurczę, no ten pierwszy odcinek już pokazuje, jaki to będzie klimat, jaki to będzie serial. Co prawda horrorów w tym pierwszym odcinku, no nie wiemy w jaką stronę to pójdzie, bo takim klimatem to raczej przez te 10 odcinków grać nie można, czy też 8, no nie pamiętam ile ich dokładnie jest, wydaje mi się, że 10 będzie. 10 na pewno. Natomiast mnie się to na razie podoba. No na chwilę obecną na ten pierwszy odcinek to szuranie w ścianach, które jest trochę nienaturalne. Te robaki wychodzące ze ścian, te robaki pojawiające się w wannie, które no na chwilę obecną nie wiemy, cóż takiego nam będą zwiastować.
to robi klimat, to jest fajne. Ta scena z tą postacią, która nie wiemy kim jest i co robi, tak naprawdę jedyne morderstwo w tym pierwszym odcinku, jest okej. Pytanie, jak to rozwiną, pytanie, kto to dokładnie będzie. Ja się trochę tego akurat obawiam, bo jeśli to ma być jeszcze 9 odcinków, to wiecie, takim klimatem można grać przez miniserial, a jednak tutaj coś będzie musiało pójść, no czymś to będzie trzeba zapełnić, to jest dużo, nie? Wiecie, no, przyzwyczaiłem się do seriali 8-6-odcinkowych, 10 to jest jednak no, już sporo więcej. Czekam na odcinek w Dolinie Jeruzalem, bo podejrzewam, że to będzie naprawdę fantastyczny odcinek. To były naprawdę świetne sceny w opowiadaniu i to można zrobić perfekcyjnie. Podejrzewam, że to właśnie będzie cały odcinek skupiający się, a nawet dwa odcinki, bo tam były dwie wizyty w Doli. Ale no, na razie kupuję ten horror, który tutaj mamy, ten klimat, ale jestem pełen obaw, co też takiego nam przyniesie przyszłość. No zobaczymy. Mam nadzieję, że to skręci bardziej może w kierunku czarownic niż wampirów. No. Krew można też do rytuałów pobierać. No tutaj wampirów to w ogóle ja nie wiem, jakby je tutaj wcisnąć, nie? No to bo tak, to wszystko tutaj, chodziło tak, tutaj padło właśnie nawiązanie trochę, do tej ostatniej sceny, jak to zostało. No to rzeczywiście można. Ja szczerze powiedziawszy nie pomyślałem w ogóle o wampirach, po prostu ja sobie tak wymazałem, że tutaj no to nie może tak być. Ale jak już tak o tym mówimy, no to rzeczywiście to jest to, czego się boję, tak. Znaczy tu jeżeli chodzi o ten klimat, to tak stwierdzam, że jedyne czego ja się na razie obawiam, to żeby nie przedobrzyli, bo tak jak tutaj w zasadzie każdy z nas skrytykował troszeczkę jakąś tam jedną scenę, czy może wskazał na rzeczy, które wywołały w nim obawy, to dla mnie troszeczkę za dużo to była scena w wannie. I no, chciałbym, żeby mimo wszystko oni może nie szli w takie tanie efekciarstwo, bo to już na przykład było troszeczkę dla mnie za dużo, nie? I teraz patrząc, ile oni tutaj tych pytań postawili w tym pierwszym odcinku, no to ja jestem też troszeczkę taki, wiecie, zestresowany przed tymi kolejnymi odcinkami, bo ten mi się nawet bardziej podobał, niż zakładałem, że mi się będzie podobał, no ale się obawiam, czy tutaj zaraz nie pójdą na takie zderzenie bardziej bezpośrednie, że skończymy z tym takim dosyć powolnym klimatem, takim sennym właśnie wiktoriańskim i pójdziemy w taki no, szybszy horrorek. No a wtedy to już może tak nie być dobrze. No tak, bo tutaj jest kwestia, to jest kwestia po prostu może nie o tyle, że to było za dużo, ta scena w wannie, tylko być może za wcześnie. Bo jeżeli to tak miałoby eskalować, to ja nie wiem, co będzie w piątym, szóstym odcinku, jeżeli chodzi o to szaleństwo. I rzeczywiście tutaj to można tak mówić, tak na to spojrzeć, jak ty mówisz, że to może przejść do takiego wątku, takiego buntu, jak pod koniec mieliśmy do czynienia w drugim sezonie Castle Rock, tak? Że tam całe miasteczko praktycznie powstało i to był taki akcyjniak już w sumie ten jeden odcinek. No ale zobaczymy. Znaczy wiecie co, scena jeszcze do tej jednej sceny morderstwa, to w ogóle się nie kojarzy z wampirem, bo nic nie sugeruje w tym odcinku, żeby to był wampir. Ja jakbym miał podejrzewać, to jest to któryś z bunów po prostu. Wiemy, że tam jest cmentarzysko bunów przy tej posiadłości i no, ta posiadłość jest jakoś ważna, żeby oni tam może żyli, może nie wiem, a może nie żyli w jakiś sposób i ta postać jechała, by spalić Chapel Wade, więc to po prostu ktoś wstał, absolutnie nie wampir, jakiś pewnie nieumarły, aby ochronić posiadłość i to tyle, nie? Znaczy mi się rzuciło na mózg, że to może być jakiś foreshadowing pod wampiry, no bo mamy scenę spuszczania krwi, a to nie jest standardowe w przypadku morderstwa. Bo wiesz, tutaj ta interpretacja, że to po prostu kogoś powstrzymać, no to wystarczyło go zdzielić w łeb i koniec, nie? A tutaj jednak mamy ewidentnie sugestie, że ta krew jest ważna, nie? Więc tak jak Burial mówi, być może to pójdzie w zupełnie inną stronę, rytuały. Bo to może być jakiś rytuał. No właśnie, to może iść w takim kierunku. Tak jak Burial mówi, magię, kurczę, nawet przedwiecznych, ale no fajnie było, gdybyśmy faktycznie tych wampirów tutaj uniknęli. Trzymajmy za to kciuki. Okej, na koniec mogę powiedzieć jeszcze, że bardzo podoba mi się czołówka. Nie powiedziałem o tym na początku, fajna jest. Całkiem. I ogólnie jesteśmy na tak, na chwilę obecną. Będziecie oglądać dalej, czy na tym przerywacie? Znaczy Buriala to nawet nie pytam, nie? To oczywiste. Na pewno. Na pewno będę i mam nadzieję, że jeszcze się przy jednym nagraniu na temat tego serialu spotkamy.
w tym gronie. Ja również będę oglądał. No, ja dostałem zdecydowanie więcej niż oczekiwałem po tym pierwszym odcinku i to był bardzo dobry pilot. Wydaje mi się, jakieś tam minusiki widzimy. Ja jeszcze tak na koniec od siebie to wam powiem, że troszeczkę miałem na początku problem się wgryźć, jak oni się pojawiają w miasteczku, bo miałem wrażenie, że trochę czuć budżet chyba nie do końca na odpowiednim poziomie do zamierzeń twórców, bo tak mi trochę sztucznością te niektóre lokacje pachniały. Ale jak się zaczęli później bawić, wiecie, tymi takim niedoświetlonym planem, jak się poruszają po tym domu właśnie z tymi świeczkami, coś, no to już było dużo lepsze wrażenie, także no, miało być krótko, tak będę oglądał dalej. A tak już z innej beczki oglądaliście w ogóle cokolwiek, co zrobił Epix? Ja do momentu sobie nie przypominam. Premiery tego serialu nawet nie wiedziałem, że coś takiego jak Epix istnieje. Mhm. Czyli nie pogadamy sobie o tym, na jakim poziomie mają produkcję. No ja tylko wiem, że robili Alfreda Pennywortha, ale nie oglądałem tego serialu, a tak to też nigdy o niczym nie słyszałem, czym oni by tam błysnęli. No dobrze, Burry, albo ja tak ci ten powiedziałem, że ty nie musisz odpowiadać, ale możesz odpowiedzieć. Podobało ci się? Nie, to przyjąłem po prostu to tak z pokorą. Tak, podobało mi się i na pewno będę to dalej oglądał. No. To fajnie. To słyszymy się za 10 tygodni. Wcześniej jeszcze z historią Lizzie. Mam nadzieję, uda nam się niedługo pogadać o całym serialu, może właśnie w tym gronie. Natomiast za dzisiejszy odcinek wam bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dzięki, do usłyszenia. Dzięki, do usłyszenia. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć.